Dzień dobry. Dzisiaj na kanale Ekobosacka będzie bardzo słodko. A to nie tylko z tego powodu, że mamy tutaj mnóstwo napojów gazowanych, niegazowanych, które zapewne znacie z superparketów i ze sklepów, ale też jest ze mną Agata Wołoszyn-Jaworska, bardzo słodki i uroczy człowiek. Cóż za przywitanie, dziękuję. Z redakcji naszego kanału. No i Agata dostała ode mnie zadanie, mianowicie pójść do sklepu, wybrać napoje, zobaczyć, ile tam jest w środku cukru, no bo przecież od niedawna obowiązuje zupełnie inna ustawa. Tak, od 1 stycznia 2021 roku mamy w Polsce podatek cukrowy, który miał zmniejszyć spożycie cukru przede wszystkim przez Polaków, no i to, że w tych produktach tego cukru miało być mniej. No i co, jest mniej tego cukru w tych słodkich napojach, gazowanych i niegazowanych? Jest mniej, ale cały czas jest go dużo. Powiem Ci, że byłam w szoku, kiedy naprawdę sprawdziłam, ile w każdym produkcie kryje się tego cukru, byłam nadal w szoku, że jest go cały czas sporo. Dobrze, to Agatko, ustalmy może najpierw, ile możemy zjeść tego cukru dziennie. Ile łyżeczek, bo to taka jest bardzo, prawda, chyba dobra miara, prawda? Tak. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, mówi o tym, żeby cukier nie stanowił więcej niż 10% naszego zapotrzebowania kalorycznego, czyli jeżeli kobieta, powiedzmy, ma zapotrzebowanie kaloryczne 2000 kilokalorii, no to aby ten cukier nie przekraczał 200 kalorii, czyli uwaga, 10 łyżeczek takich od herbaty dziennie. To jest maksymalnie. Natomiast najlepiej by było, gdyby tego cukru było około 5 łyżeczek dziennie. Dobra, no to ja tu wrzucę 5 łyżeczek. Tak, i powiem tutaj jedną bardzo ważną rzecz, bo ktoś powie, ale ja nie słodzę kawy, nie słodzę herbaty, no to przecież nawet tych 5 łyżeczek w ciągu dnia nie spożywam, prawda? Mhm. Natomiast cukier, jak wiemy, ukrywa się wszędzie. On jest nie tylko w rzeczach oczywistych, czyli w napojach gazowanych czy w słodyczach, ale jest w chlebie, jest w gotowych daniach, jest w sosach, w zielonym groszku, jest w płatkach śniadaniowych, więc on naprawdę ukrywa się w wielu produktach. Tutaj mamy 5 łyżeczek, tak, takich pięć malutkich. Łyżeczek, zobaczcie Państwo, to jest taka maksymalna dawka dla, powiedzmy, no tak. No, dla ledwo mieszczą się człowieka. W garstce, już się właściwie to wysypuje z naszej garstki ten cukier. To jest 5 łyżeczek. Tak, i wiesz, co to jest, tutaj jest zatrważające, że statystyczny Polak spożywa w ciągu roku około 42 kg cukru. Przeliczyłam, że w miesiącu to jest 3,5 kg, a dziennie to jest 116 gramów, czyli 23 łyżeczki. A powiedziałyśmy, prawda, o 5, maksymalnie 10. Więc zobacz, ile przekraczamy to spożycie cukru. Cały czas. No dobrze, ale z Twojego śledztwa wynika, że na przykład w takim tymbarku to jest jabłko, mięta, tak, bez konserwantów, syropu glukozowo-fruktozowego, jest tu zwykły cukier, tak, prawda? Tak. I ile tego cukru jest? Może ja tutaj dorzucę, okej? Bo w 100 ml tego produktu mamy 4,5 g cukru, czyli niecałą łyżeczkę, a dzisiaj robimy przeliczenie na litr, okej? Tak, bo wszystkie produkty. Tak, bo to będzie nam po prostu łatwiej sobie uświadomić, że litr, tak? Rzeczywiście, kiedy jest bardzo ciepło, to wypicie takiego litra, takiego napoju, czy gazowanego, czy niegazowanego, może z energetycznymi będzie troszeczkę inna sytuacja, tak, ale przyjęłyśmy, że pokazujemy Państwu na litr rzeczywiście danego napoju, czyli na litr tego tymbarka. Tak, ten produkt ma najmniej cukru ze wszystkich tutaj obecnych, ale ten cukier też w sobie ma. No to chwała mu za to. Nie tylko z cukru takiego dodanego, ale tutaj mamy też sok jabłkowy z zagęszczonego soku, więc tutaj w litrze mamy 9 łyżeczek cukru. Dobra, czyli musimy 4 dosypać. Dokładnie, tutaj, tak? Dosypujemy i zaraz tu mamy. Słuchajcie, Agatka tu się bardzo dobrze przygotowała. To jest wszystko na tip-top i zaraz zobaczycie, jakie będą efekty specjalne. Ba-ba! W tym produkcie, w litrze oczywiście, mamy 9 łyżeczek cukru. Dobra, jedziemy dalej. Seven Upik. Jedziemy dalej. Tutaj mamy również w litrze, uwaga, 14 łyżeczek cukru. W litrze. A tak jak powiedziałam, naprawdę, jak jest ciepło i napój jest schłodzony, to co to jest taki litr? Tak, tak, bo to, prawda, wydaje się, że to jest dużo, ale to jest naprawdę nic. To jest szybko, tak, pijesz, prawda? To jest bardzo chyba ciekawe. Tak, to jest taki produkt, taka zielona herbata. Wydawałoby się, że ten produkt, nie wiem, ma raczej małą ilość cukru, jeżeli w ogóle go ma. Poczekaj, bo on jest taki zdrowy, zielona herbata. Wiesz, z miodem i śliwką. Tak, i jeszcze tutaj masz tak kwitnącą wiśnię, że to jest wszystko takie bardzo prozdrowotne, no bo zielona herbata, dokładnie, to są polifenole. To może ustalmy, ile tej zielonej herbaty tam jest w środku. Właśnie, sprawdźmy, widziałaś? Bo ja to sprawdzałam. Tak, wyciąg z zielonej herbaty 0,1. 0,12 dokładnie. Czyli głównie jest to woda, jak się domyślam, z miodem i z cukrem. A miód jest prawdziwy czy sztuczny? Miód jest, ale jest go 0,14. Śliwki 3%, gruszki 2%, ale... A, i sok z koncentratu, tak, 5%. To ile w tym tak zdrowo wyglądającym napoju mamy cukru?
Słuchaj, tutaj mamy prawie 15 łyżeczek cukru w litrze. No i właśnie, proszę Państwa, stąd nauka, że nawet jeśli jakiś napój wygląda w sklepie zdrowo, bo on tam właśnie ma tą zieloną herbatę, czy maczę, czy jakąś tam yerbę, czy jakieś owoce specjalne, a może napary, to i tak musimy sprawdzić zawartość cukru, ale też i kaloryczność, no bo wiadomo, że cukier podwyższa też kaloryczność. Dokładnie tak. Jedziemy dalej. Kolejny nasze produkt. Ulubione pomarańczowe napoje. Fanta, Mirinda, tu akurat mamy Mirindę, prawda? Tak. Ten no produkt miał prawie 15 łyżeczek cukru, a Mirinda ma ponad 15 łyżeczek cukru. 15 z haczykiem. No właśnie, kto by tutaj powiedział, że Mirinda, która jest takim napojem przemysłowym, często spotykanym, właściwie, jeśli chodzi o zdrowotność i wartości odżywcze tego produktu, jest zbliżona właśnie do tej zielonej herbaty z miodem i śliwkami. Może jeszcze też ustalmy, ile tutaj jest tej pomarańczy, czy w ogóle są. Jest sok pomarańczowy z zagęszczonego soku, 4%. Okej. Okay. No to naprawdę, 96% to jest woda z cukrem. Tak. Helena. Tutaj mamy piękny, czerwony napój, kultowy dość, ale kultowa też jest ilość cukru, bo uwaga, w litrze mamy tutaj 17 łyżeczek. No to powiem Ci, że trochę mnie załamujesz, dlatego że wydawało mi się, że po tym podatku cukrowym i po tej ustawie coś się zmieni, ale tutaj no nadal w litrze, tutaj mamy tak. Akurat 1,5 litra, to jest jeszcze więcej. Mhm. Poczekaj, jeśli tu jest 17, to w 1,5 litrze, to jest 1,5 dokładnie, tak? Zobaczmy, żeby nie oszukiwać. 1,25. 1,25, no to około 20 będzie tutaj. W tej całej butelce. To też ciekawe, to zobaczcie Państwo, przy okazji mamy downsizing, nasz ulubiony, czyli pomniejszenie. Zawsze byliśmy przyzwyczajeni, że napoje są albo w litrowych, albo w 1,5-litrowych butelkach, a tu mamy 1,25, czyli coś nam tutaj uszczknęli. Tak, no zgadza się. No i przechodzimy teraz do bardzo grubo idzie. Grubo, tak, słuchaj. Mamy tutaj Coca-Colę, która, uwaga, w litrze ma 21 łyżeczek cukru. Czyli jeszcze więcej. Czyli jeszcze więcej. Czyli dokładnie w tej butelce. Tak. Dokładnie 21. W tej butelce mamy właściwie dwa razy przekraczamy normę, ale ja znam dietetyków, a zwłaszcza diabetologów i w ogóle lekarzy, żywieniowców bardziej rygorystycznych, którzy mówią do 5 łyżeczek cukru dziennie, a właściwie jak najmniej. Tak. Im mniej, tym lepiej. Tutaj mamy 20 łyżeczek, więc od tego ideału żywieniowego mamy trzykrotne przekroczenie, prawda? Nawet jak postawimy tę kolę, prawda, blisko tej szklanki, to możemy sobie tutaj zobrazować, jaka część to jest tak naprawdę sam cukier. To prawda, mniej więcej to rzeczywiście widać. Można powiedzieć, że tak 1/4 tego? Tak, tak. 1/4 to jest czysty cukier. Dlaczego producenci tak robią? Dlatego, że jednocześnie w tego typu napojach mamy kwas ortofosforowy, który jest kwaśny po prostu bardzo mocno i trzeba zbalansować ten smak, bo to, co słodkie i to, co kwaśne, jednocześnie bardzo nam smakuje. Oczywiście. No i teraz mamy tutaj pobudzacze. Idziemy do chicików. Te trzy produkty są tutaj razem, nie bez przyczyny, ponieważ mają identyczną zawartość cukru. Pepsi. Dwa napoje energetyczne oraz Pepsi. I jest tego cukru nieco więcej niż w coli, a mianowicie 22 łyżeczki w każdym z tych produktów. Wbijamy 3 łyżeczki, jako że mamy 3 produkty. To jest naprawdę sporo. Czyli przypuszczam, że też cukier jest tutaj na drugim miejscu w składzie. Myślę, że tak. Możemy jeszcze się upewnić. W tym produkcie mamy akurat sacharozę i glukozę. Woda jest na pierwszym miejscu, natomiast na drugim są te substancje słodzące. Tutaj mamy cukier i syrop glukozowy na drugiej i trzeciej pozycji. W tym produkcie mamy cukier na drugim miejscu. No właśnie, to też jednocześnie mówi nam konsumentom, którzy chcą czytać etykiety i chcą sprawdzać, że ten cukier może występować pod kilkudziesięcioma postaciami. No to może wymieńmy parę. Może to być glukoza, może być to syrop glukozowo-fruktozowy, sam syrop glukozowy lub fruktozowy. Kukurydziany na przykład. Na przykład słód jęczmienny. Fruktoza, maltoza, co tam jeszcze, dekstroza i tak dalej, no i tak dalej. Też czasem się pojawia jako substancja słodząca. Także warto czytać etykiety. Są specjalne też aplikacje, które
pomagają nam, konsumentom, sprawdzać, co to jest, bo czasem wydaje nam się, że kupujemy coś bez cukru, a tu nagle laktoza. Tak, spotykam się z tym często, że ktoś pyta mnie, że na przykład na opakowaniu jest napisane bez dodatku cukru, a dlaczego w takim razie jest ten cukier jakby w wartościach odżywczych tej tabeli? Bo to miód sztuczny. Jest inna nazwa na cukier, więc dlatego jest tam jednak jakaś substancja słodząca. No i ja to tutaj schowam, bo tu mamy chyba zwycięzcę naszego rankingu. Tak, co to w ogóle jest? Jest to też energetyk. Rockstar. Jest to napój energetyczny. Nie polecamy picia napojów energetycznych. Nie, nie polecamy. Tylko właśnie pokazujemy, ile mają cukru i co mają w sobie złego. Było też o tym kilka odcinków programu Wiem, co jem. Ale tu się skupiamy na cukrze. Tak. Ile w litrze ma ten napój? W litrze 24 łyżeczki. Taka szklaneczka. Proszę. I teraz też ktoś może powiedzieć, przecież nie wypiję takich czterech napojów i tak dalej. Proszę Państwa, znamy takie osoby, które są w stanie wypić cztery energetyki, a nawet więcej w ciągu dnia, czyli taka ilość cukru to nie jest żaden problem, żeby przyjąć. Jest to moim zdaniem ilość zatrważająca. To powiedzmy, ile tutaj jest gramów tego cukru? Mamy tutaj 120 gramów cukru i uwaga, to jest 480 kilokalorii. To jest bardzo proste liczenie, dlatego że jedna łyżeczka cukru to jest 5 gramów. Tu są 24 łyżeczki razy 5 gramów, 120 gramów i ile kilokalorii? 20 kilokalorii ma jedna łyżeczka cukru. Czyli 480. 480 to jest, proszę Państwa, porządny obiad. Może nie za wielki, ale to są ziemniaki i to tak, nie wiem, kilka łyżek tych ziemniaków, ze 4, jakiś, nawet z 5, bez tłuszczu. Do tego mniej więcej 120-gramowy kotlet schabowy. Tak. Może nie jakiś w ogromnej panierce, ale jakiś... I do tego co? Jakaś surówka, jakieś warzywo. Spokojnie, czyli właściwie jakiś makaron tak samo by się w to wpisywał. Czyli coś wypiliśmy, a nadal jesteśmy potwornie głodni. No i w dodatku ten cukier napędza nam jednocześnie apetyt. Tak. I jakie jest wnioski? Najgorsze jest dla mnie to, że takie napoje piją dzieci. I tak jak mówiłyśmy o tych wszystkich normach spożycia cukru, no przecież dziecko jest dużo mniejsze niż dorosły. Oczywiście. I potrzebuje też mniej kalorii, więc jakby tego cukru również potrzebuje mniej. No i tutaj sobie też obliczyłam, że mamy takie, powiedzmy, dziecko kilkuletnie, które potrzebuje 1300 kalorii dziennie spożywać. Tak. I z tego wynika, że 6,5 łyżeczki cukru to jest maksymalna w ogóle ilość, jaką to dziecko może zjeść. No i nie bierze taki tębak. Dokładnie. Ja pamiętam na przykład, wypije, chociaż ten ma akurat najmniej, prawda? Tak, ale wypije nawet półtorej szklanki takiego soku i już ma dzienną ilość cukru w ogóle skończoną. Nie a mówiąc o Mirindzie, Helenie, no Coli, to już wiadomo. Oczywiście pojawiają się jakieś słodycze, przekąski w ciągu dnia, więc tą ilość jest bardzo łatwo przekroczyć. I to jest moim zdaniem takie najbardziej przykre i też to, że właśnie z amerykańskich badań wynika, że jakby napoje takie energetyczne i napoje kolorowe, gazowane są głównym źródłem cukru właśnie w diecie dzieci. 35% jakby cukru z dziennego spożycia to są właśnie takie napoje. To jest takie bardzo zatrważające. No a też wiadomo, że problem nadwagi i otyłości w Polsce jest dosyć poważny, więc no powinniśmy jednak ten cukier ograniczać. Dobrze, Agatko, to podsumujmy. Kiedy jesteśmy na zakupach, to po pierwsze... Po pierwsze, sprawdzamy ilość cukru w produktach. Mamy tutaj tabelę wartości odżywczej. Mamy napisane węglowodany, w tym cukry i właśnie te cukry... Sprawdzamy. Sprawdzamy przede wszystkim. Po drugie, nie dajemy się zwieść, że coś wygląda zdrowo, nadal sprawdzamy etykiety, bo w takim zdrowym, pseudozdrowym napoju może mieszkać cała masa cukru. Tak, i pamiętajmy też, że akurat tutaj mamy napój owocowy, a nie sok, ale pamiętajmy również, że soki zawierają cukier, mimo tego, że to jest cukier zdrowy, z owoców, no ale jednak jest to cukier. No i jeszcze jedno dodam od siebie, mianowicie macie Państwo przed sobą osobę, która nigdy w życiu, nigdy nie wypiła napoju energetycznego czy energetyzującego i naprawdę można bez nich żyć. One są drogie, one są pełne cukru, pełne dziwnych składników i przede wszystkim u mężczyzn powodują gwałtowny po wypiciu, bo pijemy go, pijemy taki napój jednym haustem, gwałtowne przyspieszenie pracy serca i te skoki ciśnienia również i dla serca są absolutnie zabójcze. Tak, jest to produkt niebezpieczny moim zdaniem. Także tego w ogóle nie pijemy, tak. I unikamy przede wszystkim zdrowy rozsądek, umer. Od czasu do czasu. Tak, raz na jakiś czas. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. To
był kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i... No i takich słodkich napojów, czy gazowanych, czy niegazowanych, nie kupujcie.